Za nami kolejna edycja sztafety rowerowej 24 godziny wokół Jeziora Czerniańskiego, która miała charakter charytatywny z przeznaczeniem na leczenie Jędrusia Dudy. I jak co roku organizatorem tego wydarzenia była parafia ewangelicko-augsburska w Wiśle Czarnym. W 2017 roku po raz pierwszy wystartowała sztafeta rowerowa tutaj w Wiśle Czarnym z okazji 500 lat reformacji. Wtedy jeździliśmy dookoła Jeziora Czerniańskiego 500 kilometrów. Od tego czasu sztafeta ewoluowała i został zaproponowany pomysł, aby przez 24 godziny jeździć. Non-stop, sztafety. I to ma miejsce właśnie dzisiaj. Przed momentem wystartowało 13 sztafet w kategorii Open. Jutro wystartują dwie sztafety w kategorii Women. Odbędą się także zawody dla dzieci w kategorii Kids, to już są zawody indywidualne. Natomiast największą radością jest dla nas to, że możemy pomagać, bo jest to sztafeta charytatywna. W tym roku jedziemy dla Jędrusia Dudy. Mało tego, że drużyny VIP wpłaciły już po 1000 zł na niego, to w tym roku mamy darczyńcę, który zapłaci za każdy jeden kilometr, który przejadą zawodnicy. Zapraszamy do Czarnego. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to sztafeta wystartuje również w przyszłym roku, ale dzisiaj jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że mogliśmy wystartować i sztafety już są na trasie.